Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Koszuliny. Dziś naszym gościem jest Diana Gliniecka, aktorka, wokalistka, absolwentka studium wokalno-aktorskiego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni. Cześć, Diana. Cześć. Powiedz, jakie wyzwania stawia przed Tobą musical jako gatunek? No, musical jako gatunek stawia przede wszystkim wyzwanie połączenia tego wszystkiego, bo musical jest połączeniem aktorstwa, wokalu, śpiewu i tańca. I tak naprawdę połączenie tych trzech dziedzin to jest, myślę, że najtrudniejsza rzecz w zawodzie aktora musicalowego. To studium stawia też przede wszystkim na ruch. Te warsztaty są różne. Tak, my zwłaszcza na pierwszym i drugim roku studium mamy bardzo dużo zajęć tanecznych, począwszy od baletu, przez taniec charakterystyczny, taniec współczesny, stepowanie, partnerowanie. Z tego co pamiętam, to na drugim roku studiów jest chyba 10 godzin tańca tygodniowo łącznie, więc naprawdę tego ruchu jest bardzo dużo, no też po to, żeby łapać kondycję, żeby jak najwięcej się tego nauczyć. I dobrze się prezentować na scenie. I dobrze się prezentować na scenie, tak, oczywiście. A propos tego tańca, o którym mówimy, to właśnie poległaś na egzaminach za pierwszym razem na tańcu, ale nie poddałaś się i za drugim razem już z tym poprawionym tańcem się udało. To też pokazuje, że jesteś osobą, która nie poddaje się za pierwszym razem. Tak, to prawda. No, za pierwszym razem, jak zdawałam do szkoły, to nie miałam tak naprawdę pojęcia o tańcu. Miałam poczucie rytmu, ale brakowało takich podstaw w stylu pamiętaj o tym, że trzeba mieć proste plecy, i rzeczy w tym stylu, więc na rok zapisałam się na zajęcia taneczne z jazzu, no i później już się dostałam bez problemu. Już sam egzamin jest bardzo ekscytujący. Jaki był Twój dyplom? Nasz dyplom się składa z trzech głównych, czterech w zasadzie części. Pierwszy to jest dyplom dramatyczny i to jest spektakl, no po prostu dramatyczny, nie jest to musical. W moim były piosenki, w moim dyplomie, ale to też nie jest tak, że one są zawsze jakąś dużą częścią tych dyplomów. Drugi dyplom jest z piosenki aktorskiej i to jest taki spektakl, gdzie po prostu każdy z nas tam prezentuje różne piosenki. W przypadku mojego roku to były piosenki Republiki i Obywatela GC w reżyserii Roberta Linkiewicza i Piotra Biedronia. I trzeci dyplom to jest recital wokalny, gdzie każdy z nas ma 5 utworów musicalowych, songów musicalowych, które musi zaprezentować. I jest czwarta część, ona jest mniej trochę oficjalna, bo to już nie jest egzamin, a koncert dyplomowy, który był tradycją naszej szkoły. Niestety z powodu pandemii mój rok nie miał tej przyjemności. Bo na ogół to był taki duży koncert musicalowy dla publiczności już biletowany, gdzie dostawaliśmy swoje dyplomy i tak dalej, i tak dalej. Rynek aktorów w Polsce, no, co roku powiększa się o tych absolwentów szkół, także szkoły w Gdyni, no a rynek teatry muzyczne no, nie mogą nieskończoną ilość osób przyjąć, dlatego no, wiele osób potem po tych szkołach zajmuje się czymś innym, natomiast tobie się udało właśnie dzięki miejscu, w którym się znajdujemy, czyli dzięki nowemu teatrowi Adria. Gdzieś zobaczyłaś ogłoszenie, czy ktoś ci powiedział, jak to się stało, że tutaj przyjechałaś i zostałaś już na dłużej? Ogłoszenie zobaczyłam na Facebooku. Od razu wysłałam zgłoszenie, no i zaczęłam się uczyć piosenek tak naprawdę, ale właśnie tak jak powiedziałeś, no obecna sytuacja na pewno nie sprzyja rozwojowi musicalu w Polsce, ale ogólnie ja o tym pisałam na przykład licencjat, że ten musical się rozwija jako gatunek, bo jednak w Polsce jest coraz więcej teatrów, które podejmują się takiego gatunku. Na przykład Teatr Syrena w Warszawie, który był teatrem dramatycznym, a od paru lat wystawia w zasadzie tylko musicale i jest teatrem muzycznym całkowicie. Więc myślę, że takich miejsc się pojawia coraz więcej, aczkolwiek na pewno nieproporcjonalnie do ilości aktorów, którzy wychodzą na ten rynek. Można powiedzieć, że ten teatr to taki twój drugi dom, bo tak naprawdę wszystkie projekty, które do tej pory były tu realizowane, brałaś w nich udział. Tak, to prawda. No, począwszy od Bodyguarda, na którego się dostałam z castingu, później zrobiliśmy kilka koncertów. No, pandemia nam troszeczkę przeszkadza w tej pracy, ale teraz już trochę mniej i mam nadzieję, że tego będzie po prostu jak najwięcej, jak najdłużej. Będziemy mogli grać, się rozwijać.
No właśnie, mówisz, że pandemia przeszkadza w pracy aktora, ale nie jesteś osobą, która załamuje ręce, siedzi w domu i tylko narzeka, że nie ma tej pracy, tylko po prostu starasz się robić inne rzeczy, korzystając właśnie z tego czasu wolnego, czyli jakby przekuwasz trochę tę sytuację na coś pozytywnego. Między innymi robisz drapaki dla kotów. Tak, robię drapaki dla kotów. No ja uważam, że ten lockdown i ta pandemia w ogóle bardzo dużo nam dała jako ludziom. Przynajmniej mam nadzieję, że tak było. W moim przypadku tak było. Ja się nauczyłam wreszcie zwolnić, bo zawsze na studiach u nas było tyle zajęć. My często siedzieliśmy od 8 do 20 na przykład. I cały czas po zajęciach się wracało. Trzeba było się uczyć piosenek i tego było naprawdę dużo pracy. I myślę, że ta pandemia gdzieś tam pozwoliła nam trochę zwolnić. I to jest na pewno na plus. Poza tym, tak jak wspomniałeś, ja faktycznie nie jestem osobą, która lubi siedzieć w miejscu i nic nie robić. Więc bardzo szybko wpadł mi do głowy pomysł, żeby zacząć robić drapaki dla kotów. Sama mam dwa, więc tak troszeczkę ich porobiłam, no i znalazłam swoje nowe hobby, swoją nową pasję trochę. Najpierw wypróbowałaś te drapaki na swoich kotach, okazało się, że tak, akceptują i poszło w świat. Tak, no tam później robiłam paru jakimś znajomym i tak dalej, więc... Trochę ich zrobiłam, nie wiem, bodajże około 20 od czerwca zeszłego roku. Również studiujesz zupełnie inny kierunek niż artystyczny w tym momencie. Tak, ja przed studium, właśnie za pierwszym razem jak się nie dostałam, poszłam na studia informatyka i ekonometria. Skończyłam liceum na profilu matematyczno-fizycznym, więc gdzieś tam to zawsze mi też chodziło z tyłu głowy. Pamiętam też, że powiedziałam sobie, że jak się nie dostanę za pierwszym razem, to na pewno już pójdę na informatykę i ekonometrię i już nic innego nie będę robić, ale... Zawsze jest jakiś plan. Tak. I pamiętam, że tak sobie powiedziałam, aczkolwiek po pierwszym roku na studiach tych bardziej zwyczajnych na Uniwersytecie Gdańskim, no zrozumiałam, że jednak chcę spróbować jeszcze raz i dać sobie tą szansę. No a korzystając teraz, że jest nauczanie zdalne, to postanowiłam wznowić te studia i jakby zaczęłam od drugiego roku, więc studiuję obecnie na czwartym semestrze, już pierwsza sesja za mną. Mhm. Czy to znaczy, że jesteś także takim graczem giełdowym, gdzieś tam na rynkach finansowych się poruszasz, czy na razie tylko poznajesz to teoretycznie na studiach? Nie, no jeszcze nie. Do tego trzeba mieć chyba trochę większe jednak zaplecze finansowe i większą też świadomość tego. Trochę to poznaję na studiach, nie ukrywam, jest to bardzo interesujący temat i ciekawy i wcale nie wykluczam w przyszłości, ale na razie teoretycznie. To wróćmy teraz do Bodyguarda. Na początku widziałam cię w roli chórzystki, od niedawna również w roli Niki Maron. No właśnie, jak przygotowywałaś się do roli? Czy oglądałaś ten pierwowzór, tak jak Filip na przykład śledził Kevina Costnera, to ty też tam śledziłaś aktorkę? Przede wszystkim intensywnie, bo miałam na to 2 tygodnie, więc... Przygotowania do roli były intensywne. To jest, myślę, że słowo, które najbardziej określa to, co się działo przez te 2 tygodnie. Tak, obejrzałam, widziałam już wcześniej film, nie oglądałam go jakoś wiele więcej razy. W zasadzie moje przygotowania bardziej się skupiały na pracy ze scenariuszem. Siadałam, czytałam i patrzyłam, co jest w tych kwestiach. Obejrzałam też oczywiście musical, nasz nagranie, żeby wiedzieć, gdzie iść, co robić, ale myślę, że 2 tygodnie to trochę mało czasu. Ale się udało. Słyszałam, że tak, wypadłaś wspaniale. No, też tak słyszałam. No więc głównie się skupiałam na tym, jakby co wyciągnąć z tych kwestii, co wyciągnąć z tych piosenek, kim jest ta postać i na takim bardziej wewnętrznym researchu, jeżeli tak można powiedzieć. Masz jeszcze jedno marzenie, niespełnione, ale jeszcze jesteś młoda, więc wszystko przed tobą. Chciałaś być... stewardessą. Tak, to jest... Skąd taki pomysł? To zawsze był, nie zawsze, ale bardzo długo to był po prostu plan B też, albo C, nie wiem, w sumie ciężko powiedzieć. Jeden z wielu. Jeden z wielu, tak. Nie wiem, po prostu zawsze bardzo lubiłam latać samolotami. Nie latałam w swoim życiu jakoś super dużo, ale jak już latałam, to sprawia mi to jakąś taką... Bardzo mnie to relaksuje. Naprawdę, ja po prostu jak samolot startuje i się wznosi te 10 km nad ziemię, to jest dla mnie tak relaksujące, że uznałam, że to w ogóle musiała być świetna praca. No i praca z ludźmi i z językami. Ja bardzo lubię język angielski i uwielbiam się go uczyć. Słyszałam, że też lubisz Włochy. I kuchnię włoską. Tak, tak, zdecydowanie. No i to kolejny plus, mogłabym sobie polecieć tak na kolację do Włoch na przykład. Dlaczego by nie? A makarony to ja bardzo chętnie zawsze. Ale kuchnia włoska bardziej, że pójść do restauracji włoskiej, czy samemu coś ugotować? Oba.
oba. Ja bardzo lubię gotować makarony, lubię pić wino i do restauracji też absolutnie bardzo chętnie chodzę. Jak można chodzić? Jak można, tak, bo obecnie no nie bardzo, ale tak. To przejdźmy teraz do muzycznej części naszego programu. Poprosiliśmy Cię o 3 utwory, żebyś wybrała dla naszych widzów. To zacznijmy od tego pierwszego. To pierwszy utwór, który wybrałam, to jest 16 Going on 17 z musicalu The Sound of Music. Jest to bardzo ważny utwór w moim życiu, bo to był pierwszy musical, w którym zagrałam. Jak miałam 16 lat, w Słupsku odbył się casting do tego musicalu w Nowym Teatrze w Słupsku. To jeszcze w liceum byłaś wtedy? Jeszcze w liceum byłam, tak. I udało mi się tam zdobyć rolę najstarszej córki kapitana von Trappa, Lizy. I dlatego gdzieś tam myślę, że to jest taki bardzo ważny dla mnie w moim życiu utwór i w moim też rozwoju artystycznym, bo tak naprawdę to był pierwszy moment, kiedy ja się w ogóle zetknęłam z musicalem. To był pierwszy moment, kiedy pomyślałam, że okej, klasa matematyczno-fizyczna, ale może musical. Bo śpiewałam zawsze i to gdzieś było bardzo długo częścią mojego życia i jest od dawna, ale musical to był ten pierwszy moment, więc to by była taka... No i myślę, że to też jest fajne doświadczenie, żeby podpatrywać pracę innych. Nie tylko to, co na warsztatach, to czego się uczymy, tylko faktycznie, jak już jesteśmy na tej scenie i musimy stworzyć pełny projekt. Tak, absolutnie. No ja wtedy właśnie dowiedziałam się, że jest studium wokalno-aktorskie, bo poznałam aktorkę, która u nas grała, która właśnie pracuje w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Opowiedziała mi o tej szkole. No i nie ukrywam, no była to szkoła życia, no. Gdzieś tam bez tego na pewno moja droga zawodowa by się nie potoczyła tak, jak się potoczyła. I am 16, going on 17, I know that I'm naive. Fellows I meet may tell me I'm sweet and willingly I believe. I am 16, going on 17, innocent as a rose. Bachelor dandies, drinkers of brandies, what do I know of those? Posłuchaliśmy już Twojej pierwszej propozycji. Czy druga to także będzie coś ze świata musicali? Tak, druga to też będzie coś ze świata musicali. Mój gust muzyczny, ja bym podzieliła na takie 3 główne części. To są musicale i to nie tylko ze względów zawodowych, ale też bardzo po prostu lubię ich słuchać. Druga to będą lata 80. i to są i polskie piosenki, i zagraniczne. I stąd trzecia... ten Obywatel GC. Tak, też. Znaczy to nie ja wybierałam, ale nie ukrywam, że materiał bardzo mi pasował. No i trzecia część to by była taka muzyka współczesna. I to są takie 3 główne nurty gdzieś tam, których ja słucham, takie 3 playlisty, które gdzieś tam lecą na zmianę. I druga piosenka jest z musicalu Wicked, to jest Defying Gravity. Wiedźma z Krainy Oz. Tak, dokładnie tak. Zielona Wiedźma, Elfaba. Widziałam ten musical na West Endzie. Jest to mój ulubiony musical zdecydowanie. Wymarzona też rola, tak myślę. A dla wielu na pewno aktorek muzycznych, bo to jest bardzo trudny materiał, ale niesamowity. Naprawdę oglądanie tego na żywo na West Endzie to jest po prostu magia. I to nie tylko, że czarownice, ale naprawdę, to jest coś niesamowitego. To na pewno zazdroszczę zobaczenia tego na żywo w tym miejscu, a może dyrekcja Teatru Adria porwie się i tutaj wyreżyserują właśnie ten musical, kto wie. If we work in tandem, there's no fight we cannot win. I trzecia, ostatnia już muzyczna propozycja, to co to będzie? To jest Zaopiekuj się mną, piosenka polska, już nieco wiekowa. Pewnie starsza od ciebie. Starsza ode mnie, to prawda, ale właśnie gdzieś tam wpasowuje się w tą jedną z tych playlist lat 80. To jest piosenka, do której ja mam jakiś taki ogromny sentyment. Mówiłaś mi, że wybraliście z Filipem razem. Tak, Filip mi troszeczkę pomógł ją wybrać, ponieważ ja tak naprawdę nie mam czegoś takiego jak ulubiony zespół. Ulubione songi też mi było bardzo ciężko znaleźć. Chciałam się skupić tylko na musicalach, ale nie mogłam znaleźć trzeciego, nie chciałam wybierać nic na siłę. I Filip mi podrzucił, a pamiętasz, ostatnio mi mówiłaś o tej piosence, że to jest taka chyba twoja ulubiona polska.
No i faktycznie tak jest. Mam do niej bardzo duży sentyment i uwielbiam jej słuchać. No właśnie, a propos Filipa, to chyba też było ci łatwiej w tym bodyguardzie wejść w tą rolę Niki, kiedy gdzieś tam on był obok na scenie, bo razem studiowaliście. Tak, zdecydowanie. No Filip był też dla mnie ogromną pomocą i to w trakcie prób już wcześniej. Chociaż wtedy też myślę, że ja byłam w pewien sposób pomocą dla niego, ponieważ on zagrał główną rolę, dużą. Ale teraz, jak musiałam w te 2 tygodnie zrobić tę rolę Niki, to na pewno było to dla mnie ogromną pomocą. My się przyjaźniliśmy już w szkole i teraz w zasadzie to a się kontynuuje. A teraz możecie na scenie. Tak, i teraz możemy i pracować razem i to jest bardzo budujące, gdzie jak oboje skończyliśmy tę szkołę i tak naprawdę widzi się czyjś rozwój od pierwszego roku i potem ta osoba ma premierę swoją w głównej roli tuż po szkole tak naprawdę, bo to był jego taki debiut po szkole. To jest niesamowite skrzydeł. Uczucie. Dodaje to skrzydeł, to prawda. Mhm. No dobrze, to my zapraszamy na rezerwat i zaopiekuj się mną. I zaraz jeszcze na chwilę wrócimy. Zaopiekuj się mną. Poza tym, że występujesz na scenie w Teatrze Adria, to także jesteś instruktorką w szkole, która tutaj niedawno powstała, w szkole musicalowej. Czy przychodzi do ciebie młodzież, czy dorośli? Jak wyglądają te zajęcia? I co, jak na początek, już po tych paru pierwszych lekcjach, jak można to skomentować, czy podsumować, jak to wygląda w praktyce? Więc mamy dwie grupy wiekowe. Jedna grupa to jest, są dzieci w sumie 9-12 lat i druga grupa to jest 13+. I w 13+ zawierają się tak zarówno licealiści, jak i osoby dorosłe. Więc nawet mam kilku uczniów, którzy są starsi ode mnie na przykład. Tak, jak wspomniałeś, jestem instruktorką wokalu. Prowadzimy tutaj taki wokal grupowy, czyli uczymy się piosenek śpiewać razem. Oprócz tego ja oczywiście przemycam im takie podstawy, jakieś muzyczne pojęcia i oczywiście warsztat. Pierwsza część zajęć, takie 45 minut, mamy łącznie 1,5 godziny. To są tylko ćwiczenia wokalne. Wokalne, oddechowe, dykcyjne, ale wszystkie z tym związane i takie stricte techniczne, warsztatowe. A później się skupiamy na wybranej piosence z musicalu. No ostatnio to było Can't Stop the Beat z musicalu Hairspray. Mhm, ale stawiasz też na piosenki polskie, zwracasz uwagę, żeby, bo też jest czasami problem z tymi polskimi piosenkami, że nie dokończymy danego słowa, że to jest niewyraźne, to jest bardzo trudne. Tak, akurat tę piosenkę robiliśmy w przekładzie polskim, więc ona jest bardzo szybka i dykcyjna. Wybrałam ją zresztą dlatego, że jest dość dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla takich, no, nawet nie tylko dla takich młodych artystów, czy tam dopiero początkujących, ale też nawet dla aktorów zawodowych. Ona jest tam bardzo szybko, leci tekst i jest bardzo trudna dykcyjnie, więc to, co powiedziałeś przed chwilą, bardzo zwracam uwagę na dykcję. Czepiam się, naprawdę. O kurczę, to trzeba uważać. No dobrze, a jakie masz plany, marzenia, oprócz oczywiście tej wiedźmy z Krainy Oz, to co jeszcze? Co jeszcze? Może nędznicę? Być największą finansistką, latać samolotami, mieszkać we Włoszech i grać na największych scenach. I robić drapaki dla kotów po drodze. I zrobić wielki drapak na największym świecie. Myślę, że to podsumowuje. Czyli Mateusz podsumował. No dobrze, Diana, bardzo ci dziękujemy za spotkanie. Dzięki. I życzymy samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na scenie. Cześć.